Witajcie! Przed Wami nowy Xiaomi 11T, który ma stanowić kolejne uzupełnienie flagowego Mi 11. Ale pytanie, czy ten telefon jest w ogóle potrzebny? Poszukamy na to odpowiedzi w tej recenzji, no i też poznacie moje wrażenia po miesiącu użytkowania tego modelu. Zapraszam! W tym roku Xiaomi wraca do swojego kolejnego uzupełnienia flagowego Mi 11 w postaci smartfonów oznaczonych symbolem T. Sporo zmiana polega na tym, że usunięto z nich przydomek Mi. O tym z czego to wynika, z czym to się wiąże i dlaczego Xiaomi decyduje się na to w nie do końca dobrym czasie. Opowiadam w osobnym filmie, do którego link znajduje się w karcie na górze ekranu. Możemy w sumie założyć, że zarówno 11T, a także 11T Pro są to urządzenia tylko nieco okrojone względem 11, ale cena jest na tyle niższa, że mogą rzeczywiście kusić. Nasuwa się tylko pytanie, czy wersja bazowa 11T ma sens, skoro w modelu Pro dostajemy nagrywanie filmów 8K, stampa 888, do tego mega szybkie ładowanie o mocy 120 W, no i też głośniki podwójne sygnowane marką Harman Kardon, to w takim razie po co w ofercie znajduje się 11 T, kosztujące mniej więcej pół tysiąca mniej. Aby się tego dowiedzieć i poznać jakie jest moje zdanie w tym temacie, oglądajcie koniecznie do końca. Zobaczymy, że obudowa tego modelu stanowi połączenie szkła na przodzie i na tyle, a całości dopełnia znakomicie spasowana, w większości taka matowa, satenowa ramka stworzywa. Ta sztuka jest w kolorze niebieskim, który w czasie obracania telefonem pod światło pokazuje swój ładnie wyglądający holograficzny motyw. W kolorze niebieskim 11T zapewnia z tyłu matowy panel, a to oznacza, że w tym miejscu nie są gromadzone aż tak bardzo zarysowanie i zabrudzenia. Są jednak często widoczne pewne smugi, szczególnie w sytuacji, kiedy nie korzystamy z Kate chociażby tego dołączonego w zestawie. Na szczęście zawsze łatwo i szybko usuwa się te zabrudzenie z telefonu i to mi się spodobało. Możemy jeszcze nabyć to urządzenie w kolorze białym albo czarnym, zatem osoby, które są zainteresowane nieco bardziej stonowanym wyglądem obudowy na pewno powinny być zadowolone. Co ważne tylko w kolorze białym oraz niebieskim 11T jest zaopatrzony w matowe szkło na tyle. Natomiast wersja czarna jest połyskująca, to osobiście uważam jako wadę. Oczywiście wyspa z aparatami wystarczy. Powoduje małe, ale jednak chyba tanie się na stole. Klawisze okazały się fajnie spasowane, nie zauważymy większego luzu. A sterowanie głośnością ma świetnie wyczuwalny skok. Wada polega na tym, że płytka skanera palca, która jest również klawiszem zasilania, ma niestety fatalny skok i nie możemy go wyczuć. Często próba zablokowania ekranu kończy się przejścią do menu wyłączania urządzenia. Z pewnością na całkiem dobrym poziomie oceniam wygodę trzymania, w tym pomaga zagięta szczególnie z tyłu i na ramce obudowa, ale matowe. Szkły ma to do siebie, że nie zawsze idealnie przylega do naszej dłoni, i musimy o tym pamiętać. Fajnie wyglądają także takie ścięte krawędzie na górze i na dole, ale nie będę fanem tego, że w tym miejscu ramka jest połyskująca. Jeżeli chodzi o złącza, dostajemy jak zawsze na pokładzie USB-C do tego dual DualSeam, ale nie możemy rozbudować pamięci. Całości dopełnia podwójny zestaw głośników, w tej cenie to oczywista rzecz. Bardzo mi się spodobało, że Xiaomi 11T może wytrzymać zachlapanie wodą i zabezpieczonego przed kurzem w ramach normy IP50. 3. Zabezpieczenie to ponownie typowa zarazem dobry poziom dla siomi Na boku umieszczono płytkę skanera, który jest aktywny, a to oznacza, że potem jak przełożymy do niego palec, przenosimy się od razu do systemu. Natomiast jeżeli tego typu sposób pracy skanera nie spełnia naszych oczekiwań i chcemy, aby skanowanie palca odbywało się dopiero po naciśnięciu klawisza, to nie ma z tym żadnego problemu. Samo działanie skanera, poza tym, że jako klawisz nie ma zupełnie wyczuwalnego skoku, to najwyższy flagowy poziom. Musimy dosłownie tylko musnąć opuszkiem palca Płytkę skanera, a potem dostajemy się niesamowicie szybko do systemu. Mało tego, rzadko występują tutaj błędy skanowania i to cieszy. Uważam, że skanery w takiej formie są rewelacyjne, zwłaszcza u Xiaomi, a te zabudowane pod ekranem są często wolniejsze. Możemy jeszcze wykorzystać prawie tak samo szybkie rozpoznawanie twarzy, z tym że działanie tej metody opiera się tylko na kamerce do selfie. Z tego powodu raczej nie można oczekiwać, że będzie to mega bezpieczne. W ciemności zauważyłem, że praca tej funkcji zależy od poziomu jasności ekranu, Przy Niestety to urządzenie naszej twarzy zapewne nie rozpozna, ale kiedy zwiększymy sobie jasność, to nie powinno być problemu. Wbudowane głośniki podwójne są dobre, natomiast do znakomitego jakościowo dźwięku na pewno brakuje. Usłyszymy, że muzyka czy też inne multimedia wydobywające się sią 11T są zadowalająco czyste, a także szczegółowe. Z tym, że mam takie wrażenie, że maksymalnie do poziomu mniej więcej 80% głośności. Potem niektóre szczególnie bardziej basowe klubowe utwory mogą mieć pewne stary i mogą nie być do końca czyste. Możemy tutaj uzyskać takie delikatne, całkiem przyjemne basy i głębie. Do tego maksymalny poziom głośności zdaje się być dobry, choć są na rynku telefony grające nieco głośniej. Plusem okazały się świetne haptyczne wibracje. Nasze doznania akustyczne w tym urządzeniu wspomaga Dolby Atmos, ma ustawienia takie jak dynamiczne do filmów i muzyki oraz głos, którego przeznaczenie to podcasty. System zawiera jeszcze całkiem zaawansowany korektor dźwięku. Dostajemy w tym urządzeniu AMOLEDA Full HD z 120 Hz. W tym roku na pewno uważam, że umieszczenie wsią 11T, a także 11T Pro AMOLEDA to duża, a zarazem znacząca zmiana, i po miesiącu użytkowanie ją doceniam. Z tego powodu, że modele oznaczone symbolem 10 t miały na pokładzie IPS-a. Nowa generacja zapewnia dzięki temu dużo lepsze i prawdziwe czernie. Do tego natywnie doskonale wyglądające, nieco podbite barwy, ale są i tak w miarę stonowane i to mi się spodobało. Zobaczymy, że wszelkie szczegóły obrazu, przykładowo, małe ikony, małe teksty są mega czytelne. No i też mamy całkiem dobre poziomy jasności, do 1000 nitów w piku, jeżeli chodzi o HDR10+. Wyższe odświeżanie przekłada się na rewelacyjne, takie płynne, szybkie animacje i przewijanie, ale w sytuacji, kiedy oczekujemy dłuższego czasu pracy, możemy się zawsze przełączyć na 60 Hz. Nie ma za to niestety automatycznego dobierania poziomu odświeżania, a to może być pewna wada. Ustawienia związane z ekranem, jak zawsze u Xiaomi, są rozbudowane. Występuje tutaj ciemny motyw systemowy, do tego redukowanie światła niebieskiego. Mamy też zaawansowane konfigurowanie barw, i z pewnością każdy znajdzie konfigurację dla siebie. Na całości dopełnia funkcję dopasowująca barwy do naszego otoczenia, do tego Xiaomi 11T zaopatrzono w Always on Display. Testowanego 11T napędza Mediatek Dimensity 1200, którego znamy przykładowo z tegorocznego OnePlus Nord. O tym, czy to wydajna i dobra jednostka, oczywiście zaraz opowiem. To urządzenie zapewnia 8 GB RAM, natomiast wbudowana to bardzo szybkie UFS 3.1. Dostajemy tutaj NFC do płacenia, Bluetooth 5.2, a także 5G. System aktualnie to 11. odsłona Androida z MIUI 12.5. Na pewno działanie systemu oceniam pozytywnie. Cały telefon dosłownie pływa, wszelkie operacje, zadania są wykonywane bardzo szybko i sprawnie, a to oznacza, że po miesiące użytkowania jestem z tego urządzenia zadowolony. Są jednak pewne wady, ale związane tylko z niższym odświeżaniem. Kiedy zostanie włączone, nagle możemy zobaczyć, Klatkujące animacje, i to nie do końca dobrze wygląda, szczególnie mając na uwadze, ile kosztuje Xiaomi 11T. Wydaje mi się, że Xiaomi robi to specjalnie, abyśmy korzystali z tego smartfona tylko i wyłącznie przy najwyższym poziomie odświeżania. Musimy jeszcze poruszyć kwestię mediateka, dlatego że do pewnego czasu te procesory były uznawane jako gorsze przy porównaniu do QualcommA, ale obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Umieszczone w 11T Dimensity 1200 wypada świetnie i zapewnia dobry poziom wydajności prawie tak samo dobre jak Snap 870. Możemy na tym urządzeniu pograć w bardziej rozbudowane gry z wysokim poziomem detali, no i też obudowa znacząco się nie nagrzewa. Na Czasem jedynie może być nieco cieplejsza, ale osobiście nie uznaję tego jako wadę. W aspekcie aparatu bazowy sensor ma 108 megapikseli, do tego autofokus z wykrywaniem fazy, ale brakuje stabilizacji optycznej, występuje tylko cyfrowa. Na większe pola widzenia uważam, że w tej cenie jest nie do przyjęcia, dostajemy tylko 8 megapikseli, a to nie zapewnia dobrego poziomu detali, za to pole widzenia tego aparatu okazało się świetne i wynosi 120 stopni. Co ważne Xiaomi zaopatrzyło również 11T w obiektyw makro z autofokusem, a to cieszy. Do selfie możemy wykorzystać kamerkę 16 megapikseli f2.5. Wykonywane zdjęcia w ciągu dnia przy użyciu sensora 108 megapikseli są szczegółowe i to mi się spodobało, ale przy tym wyglądają w sumie tak samo jak w każdym modelu Xiaomi, dlatego że automatyka pracuje identycznie. Zauważymy, że natywnie barwy są nieco podbite, a zarazem jeszcze i tak stonowane. Ale kiedy aktywujemy wykrywanie scen, to barwy tak jak zielony, czerwony są już takie mocno soczyste, a to w mojej gustej i zakładam nie tylko moje raczej nie trafia. Z tego powodu polecam mieć włączony cały czas automatyczny HDR, który sprawdza się znakomicie, ale wyłączone właśnie wykrywanie scen. Jako zaleta zaliczam całkiem dobry poziom dynamiki, rzadko zobaczymy, aby jasne obiekty okazały się przepalone, ale w tym aspekcie uważam że do jakości pracy automatyki z iPhone'a czy Samsunga niestety jeszcze brakuje. Jeżeli oczekujemy najwyższego poziomu szczegółowości, to na pewno warto będzie przełączyć się na wykonywanie zdjęcia z 108 megapikseli. Natywnie fotografie mają 12. Występuje funkcja podwójnego powiększenia jako osobny przełącznik w aplikacji, z tym, że na pokładzie nie ma obiektywu telezoom, a to oznacza, że takie powiększenie uzyskamy z sensora bazowego. Wtedy nieco spadają detale, ale nie będzie to super widoczne, za to nie do końca wiem, czemu w ramach tego powiększenia. Nawet w jasnym otoczeniu fotografie czasem wychodziły poruszone i takie za bardzo wyostrzone. Większe pole widzenia wypada słabo. O ile barwy są mniej więcej podobne do sensora 108 megapikseli, to jednak tego mizernego poziomu detali w tej cenie nie jestem w stanie zaakceptować. W nocy zobaczymy oczywiście więcej szumu. Szczegóły nie są powalające, ale jestem zdania że takie zdjęcia mogą się podobać, dlatego, że automatyka ładnie oddaje to jak wyglądać ciemniejsze otoczenie. Nagrywane filmy są ponownie typowe dla Xiaomi. Są zadowalające szczegółowe, chyba że używamy większego pola widzenia, a także powiększenia cyfrowego. Swojego rodzaju zaskoczenie to fakt, że Xiaomi w końcu ulepszyło to jak wyglądają barwy na filmie. Są dużo bardziej stonowane i to cieszy. Osobiście bardzo mi się spodobało działanie cyfrowej stabilizacji i to zaliczam jako plus. Ale szkoda, że w czasie filmowania nie możemy decydować o wyborze obiektywu. Można jedynie sterować powiększeniem cyfrowym. Xiaomi 11T zaopatrzona w baterię 5000 mAh amperogodziny, a to przekłada się na dobry czas pracy. Możemy tutaj spokojnie uzyskać 7,5-6,5 godziny pracy na ekranie, a to przekłada się na cały dzień intensywny użytkowania albo dwa nie aż tak wymagające dni. W zestawie dostajemy ładowarkę o mocy 67 W, a to pozwala naładować to urządzenie od zera do pełna w nieco ponad pół godziny i to robi wrażenie, mimo tego, że wersja Pro ma jednak to ładowanie 120 W. Bardzo mi się spodobało, że ustawienie systemu Nowe baterii zawierają trzy ustawienia wydajności, czyli taki nastawione bardziej na oszczędzanie energii, zwykły, taki zrównoważony powiedzmy, no i też wydajność, która stara się w 100% wykorzystać moc obliczeniową. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto zainteresować się Xiaomi 11T. Po miesiącu użytkowania uważam, że to fajna propozycja za te około 2500, z tym, że taka sama jak inne telefony Siomi. Jako zalety zaliczam dobre wykonanie obudowy, dobry czas pracy, świetny ekran, szybkie działanie systemu przy 120 Hz. No i też to, że Siomi w końcu ulepszyło kolory, jeżeli chodzi o nagrywane filmy, w końcu są stonowane. Wady, jakie zauważyłem po miesiącu, nie są zbytnio poważne. W sumie największa to brak wyczuwalnego skoku klawisza zasilania. Wiemy zatem, że Xiaomi 11T to ciekawa propozycja, natomiast mimo to nie do końca wiem, po co ten telefon jest w ofercie Xiaomi. Wersja Pro ma swoje przewagi, chociażby ładowanie osiągające 120W, a tutaj nie ma w sumie niczego nowego, to Xiaomi jak każde inne. Możemy sobie równie dobrze kupić Xiaomi Mi 11i, to będzie dosyć podobne urządzenie. Co prawda z dwa razy wolniejszym ładowaniem, ale mimo to są to prawie identyczne Telefony. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam do komentowania. Ciekawy jestem jak Wy oceniacie się 11T. Może macie podobne zdanie albo inne. Zapraszam do pozostawienia swojej opinii na dole. Zachęcam jeszcze do polajkowania tego filmu jeżeli Wam się podobało. No i też do zostawienia suba aby być zawsze na bieżąco. A tymczasem do zobaczenia.